Witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Jako Tako. Witam z powrotem. Jezus, ta muzyka jest głośna. Witam z powrotem na kanale. Dawno nie nagrywałem gameplayów żadnych. O, cieszę się, że tu jestem z powrotem. Nie mogłem się przez dłuższy czas zebrać i tak dalej. Nie wiedziałem w sumie nawet, co mam nagrywać. I teraz już mamy pewną gierkę. Jest tu zdecydowanie zbyt głośno, więc wyciszę muzykę, w ogóle wyciszę muzykę, bo, znaczy nie całkowicie, ale wyciszę muzykę, ponieważ muzyka jest oczywiście copyright, copyright zaraz wleci. Muzyka jest copyrighted, że tak powiem. Więc tak, Stops the Zombie in Rebel Without Pulse. Jest to gra o zombie, oczywiście, hello, jest naprawdę stara gra, ale kocham tę grę, o Jesus Christ, ona jest naprawdę świetna mechanika. Mam nadzieję, że wam też się spodoba, nie będę przedłużał, gramy ją. Witam jeszcze raz i zapraszam do oglądania. I gramy sobie na normalnym, wymagający, to jest łatwy. Ludzie są prawie tak tępi jak zombie, bułka z masłem. Po angielsku lepiej to brzmi, bo tam jest napisane, że brainless, coś takiego. Ludzie mogą nieźle dać się we znaki, ale poradzisz sobie bez problemu. Dla poważnego zombie pragnącego zmierzyć się z godnym przeciwnikiem. Michelin, czy pożałujesz, że opuściłeś grób? Normalny? Normalny. Zaczynamy. I teraz będzie cutscenka, więc oglądamy. Zapraszam do oglądania oczywiście. Miejsce Pensylwania. Tam, gdzie jedno z miast weszło w XXI wiek, 50 lat za wcześnie. Witamy w Utopianach, mieście zbudowanym dla ery kosmicznej. Tu, w Utopianach, eksperymentalna nauka i najbardziej nowoczesna technika stworzyły raj przyszłości, jakiego świat dotąd jeszcze nie widział. Jest to miasto zupełnie niepodobne do innych. Wolne od przestępczości, zanieczyszczeń, biedy i innych problemów wielkich miast. Ludzka siła robocza to przeszłość, dzięki wszystkim tym robotom, które sprawiają, że w Utopianach wszystko funkcjonuje jak w zegarku. Ludzie nie mogą przestać o tym mówić, bo niby czemu mieliby? Utopiany są modelowym przykładem starej, dobrej amerykańskiej pomysłowości. Wiele z tych wynalazków opracował słynny naukowiec dr Herman Dlaszego. Obecnie naturalizowany amerykański obywatel, pracujący dla tych dobrych. Ale kto finansuje ten fantastyczny rajd w przyszłość? Oczywiście nikt inny jak nieprzyzwoicie bogaty przemysłowiec i playboy Andrzej Poniedzielny. Ten wizjoner, który ma najwięcej do powiedzenia w tym mieście, to typowy przykład realizacji amerykańskiego snu. Od łachmanów do bogactwa. Oto co powiedział ten najbogatszy człowiek świata na dzisiejszej ceremonii otwarcia. Właśnie tu, w Utopianach, po raz pierwszy w historii życie jest takie, jakie być powinno, wolne od wszelkich nieprzyjemności. Być może kiedyś cały świat będzie taki, ale na razie Utopiany są osamotnione. Enklawa czystości i ludzkiego potencjału w świecie pełnym sprzecznych przewrotów i moralnej podłości. Odważne słowa odważnego człowieka. Dziwniejsze niż historia tego sieroty, który sam doszedł do bogactwa i sławy, jest chyba tylko miasto, które stworzył. Gdzie wszyscy mogą dowoli pić z pucharu nowoczesności. I nikt w tym świecie nie ma trosk. Nadchodzimy. Puszczaj moją parówkę! Wow. Dzień dobry, wszystko w porządku? On ukradł mojego hot doga! Cóż, to nie było zbyt grzeczne. Kradzieże nie są dozwolone w Utopianach. Musisz to zwrócić. Jeśli życzysz sobie coś zjeść, mogę wskazać ci jedną z wielu wyśmienitych restauracji, jakie można znaleźć w Utopianach. Idź sobie jeść gdzie indziej, dupku! No już, wynocha stąd! Okej, zaczynamy. On ukradł mojego hot doga! Okej. Najpierw powiedział, że zabrałem mojego parówkę. To trochę źle zabrzmiało, ale no cóż, widzę, że pan nie do końca... Naciśnij R. Wiem. Nie do końca wie, kim jesteśmy, wyglądamy ślicznie i zaczynamy. Wow. Jesus, ale też mordę. Zdaje się, że on ma jakiś wstrząs mózgu. Lepiej znajdźmy sposób na zmniejszenie ciśnienia w jego głowie. Masz rację. Myślę, że mózgu i tak nie używał. Wow, rzeczywiście go uspokoiłeś. Nawet już się nie rusza. No widzisz. Ale fajna zabawa. No,
co za idiotka ze mnie. Nawet trochę, się nie przedstawiłam. Jestem roboprzewodniczka. Zapewniam wszelkie informacje, jakich możesz potrzebować podczas pobytu w naszym pięknym mieście. O, daj spokój. Patrząc na twoją twarz mogę powiedzieć, że pokochasz utopiany. Za mną mamy mnóstwo do obejrzenia. Czy tylko ja widzę swoją myszkę tutaj? Dziwne. Pełną zabawnych anegdot. Czekaj chwilę, bo tutaj widzę coś. Halo, proszę pana. O, sorry. Jestem zbyt młody, by umierać! O, to krew. Przepraszam, panie władzo. O Boże, nie chcę tak! A to nie powinni wstawać jakoś, czy coś? O, właśnie tak. No już idę, nadchodzę, spokojnie. No, zaczynamy nową serię na kanale Stops the Zombie. Mam nadzieję, wow, ale spadek FPS-ów przez chwilę był. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeżeli tak, no nie zapomnijcie wesprzeć serii łapeczką w górę. Okej, idę, lady. Trzymasz się całkiem nieźle, jak na kogoś, kto ma ogromną dziurę w brzuchu. No. Jeśli sobie życzysz, możemy odwiedzić szpital utopiański, żeby cię tam obejrzeli. Nie. O, ale przedtem mamy jeszcze tyle do zobaczenia, chodźmy. No właśnie. Jesus, ale lagi. No, stara gra, no, co się dziwić. Zdaje się, że tam na ulicy zrobiło się jakieś zamieszanie. W utopianach nigdy nie jest nudno. Chodź, zobaczymy, co się dzieje. Dobra. Hello, witam, panie władzo. Znaczy, Muuuuski. Dzień dobry, panowie. Cicho bądź, roboprzewodniczko. Dobra, koleś, idziesz z nami. Ależ, panie władzo, dopiero zaczęliśmy zwiedzanie. Koniec wycieczki. Nie chcemy, żeby jakiś włóczęga w paskudnym krawacie szwendał się tu podczas otwarcia i zanieczyszczał powietrze. Ani też nie chcemy dotykać tego gościa. Właśnie, więc my sobie tu spokojnie i cichutko postoimy, a ty władujesz się na tylne siedzenie radiowozu i wszyscy będą szczęśliwi. No, dokładnie. Nie będę zbyt szczęśliwa. Czekamy! Stuk, stuk, stuk. Zdaje mi się, że nie masz wyboru. Mam nadzieję, że zrobisz to, co należy, kolego. Okej, oczywiście. Darom. No przecież już to zrobiłem. To nie jest śmieszne. O tak. Chyba się nawet nie skapnął. O, właśnie tak. Jezu, ta gra jest świetna. Dopiero teraz się skapnąłem, że ci mózg jadłem. Mózgi. Hello. Będziecie do mnie strzelać? Że nic nie zrobiłem, jestem niewinny. Co jest? A, widzę, że męczą cię gazy. Wiesz, ja pójdę sobie na chwilkę tam kawałek dalej, aż... Cóż, zmniejszysz ciśnienie. Dobra, chłopaki, kierunek centrum. Ręce wysoko, żeby mnie widział. O, proszę. Ła, mój mózg! O tak. O tak, Jezu, ta gra jest świetna. Moje. Zabijasz mnie! Nie myślałeś o zmianie diety? Nie. Naprawdę powinieneś. Jezu, ta gra jest naprawdę świetna. Mózgi! Dokładnie. Ale jest troszeczkę za głośno. Zdecydowanie. A, bo teraz zostawię na razie. Sobie później zmienię na następny odcinek. Na następny odcinek, o. No, nigdzie nie dojdziemy, jeśli nie usuniesz tych gości z drogi. Stań za jednym z nich. Ups. Ich delikatnie to właściwo. Cudownie. Teraz możemy kontynuować zwiedzanie. W tamtą stronę. Ruszaj, truchło! Bitch! Dobra, idziemy. Uga, buga, uga, buga. No, co tam masz do powiedzenia, Lalunia? Czemu nie zawołasz tu swoich kolegów? Najpierw stań nieruchomo i zmierz ich swym stalowym spojrzeniem. No już, przecież spojrzałem na nich. No. A teraz złóż usta i zagwiszcz. No, okej. Okay. Jakim przyciskiem? Wspaniale! Idziemy. Cause this a thriller, thriller night, da-da-da-da-da-da. Tańczymy, ej, chłopaki, znacie thrillera? Dobrze, wciąż mamy bardzo wiele do zobaczenia i nie chcę, żebyś padł z wycieńczenia, zanim dojdziemy do końca. Aha. Więc jeśli czujesz się zmęczony, nie możesz złapać tchu lub wijesz się w śmiertelnym bólu, bo ktoś przywalił cię do skutku... Au! Dzięki. Pomogłaś mi, zamknij twarz. I odpocznij chwilkę, zbierz siły. Marcin. Się znacznie lepiej po kilku głębokich oddechach. Dzięki. Porząd doskonale. Będę przy mnie, jeśli będziesz chciał zobaczyć teren. Andrzej. Wracamy się. Chłopaki, idziemy. Teraz chwila, bo tutaj są jakieś jeszcze ten autka.
Czy tutaj przypadkiem może jakieś ziomki jeszcze? A, w sumie. Ciśniemy do przodu. Tam jakieś dwa Mariany, poszły sobie Janusze. Ej! Zapomnieliśmy ekipy. Where are you going, fam? Where are you going? Ma ktoś pożyczyć grzebień? Uważaj na siebie, baw się dobrze i wcinaj mózgi. O, tak. Okej, czy już mogę sobie tam już iść samemu? Chyba pobrudziłam sobie blacharkę. Wgiąłeś mi blacharkę. Nie lubię cię i tak. I tak, i tak. Hej, kolego. Nowy? Chyba cię tu wcześniej nie widziałem. Pomysł zbudowania tego miasta powstał. Hej. Hej, Andrzej Poniedzielny. Okej. Dawaj muzykę. Dlaczego ja? O mój Boże, to zombie! Ja zombie nigdy w życiu. Dawaj go, chłopaki. Wiecie, co robić. Pokażcie, o nie! Pysnę, dobra, ej. Mariusze, idziemy. Idziemy za mną, Janusze, Mariusze. Co on robi? Biej, kurde, jakieś w kółeczko sobie tańczy tutaj dziwne. On zeżarł mózg Boba! Jezus Maria, tęskniłem z tą grą. Cause this is thriller. Thriller night. Da-da-da-da-da-da-da. Try to catch me, bitch! Are you sure about that? About that? Dobra. Hej, hej, mnie tu nie widać. Nie widać mnie, powiedziałem. Nie widzisz mnie. Ouch! W sumie nie wiem, co teraz mam zrobić. Dawać go. Wszystkich ich zeżremy, dobrze. Zabić, dobrze. Moi kochani. Ciśniemy. Wait, tam są ludzie. Idziemy wszyscy. Atakujemy. Zamknij się, ciebie się już nikt nie pytał o stanie. Ciśniemy. Dawaj go, krwawie. Znaczy, tracę życie. Śmieszne. To jest bardzo zabawne. Au! Auć! Całą twarz, dobrze. No, zaprawiliście mi killa. Dobra. Nie to chciałem zrobić. Chciałem was wezwać. Idziemy. Chłopaki, idziemy. Nie obijać się tam, nie wiem w sumie gdzie idziemy. Chyba do City Hall musimy pójść. Do ratusza. A nie, strzałka mi pokazuje. Tam idziemy, dobra. Czyli prawdopodobnie na stację metra, czy czegoś tam. O, już w sumie. Policja, no jak to? Przecież ja nic nie zrobiłem. Jestem niewinny. Ej. No, halo. Mogę ich wezwać, czy nie? Idziemy, Janusze! Janusze za mną. Idziemy cisnąć Meneli. Au. Tak się nie robi. Ja ci pokażę za co. Przestań mnie żreć! Myskie. Auć no! Janusze! A przecież ja mogę jeszcze zrobić taką magię, przecież zapomniałem. Dokładnie. Dlaczego ja? To nie ten program, kolego. Jesteśmy na kanale Jako Tako. Łamuj mózg! Dobra, gotowe. Janusze. Ale, kurde, FPS spadają. Idziemy na stację 1109. Chcesz się szybko znaleźć gdzie indziej? Miejska kolej jednotorowa to najlepszy środek transportu w mieście. Wybieram ją. Intercity. Ej, jak to tam policja? Skąd się ona wzięła? O nie, biedna policja. Tu na celi! Co tam się u diabła dzieje? Nie uwierzę, fajnie mu ręce wystają. Telefony dostajemy na posterunku. Pomocy, pomocy! Ktoś chce zjeść mój mózg! Wygląda mi na jakiegoś chorego psa czy coś! Lepiej szybko się tym uporajcie! Pan Poniedzielny chce, żeby wszystko dziś szło idealnie! Bez odbioru! Komuś jeszcze skończyły się na boje. Komuś jeszcze skończyły się na boje? Ty skąd tam więc... Witamy w biomie żyznego półksiężyca, gdzie trawa jest zawsze bardziej zielona.
Dziś w najbardziej nowoczesnej cieplarni świata macie zaszczyt poznać mnie. Madzia Poniedzielną. Zakochał się. No tak, Poniedzielna, rzeczywiście. Czy wszystko w porządku, panno Poniedzielna? Tak, synku. Na pewno niczego nie trzeba? Coś zimnego do picia? Papieros? Masaż stóp? Co jest jakiś Marilyn Monroe? Co? Miły z ciebie facet, panie Skrapek. Ale czy naprawdę nie ma pan nic lepszego do roboty, niż startować do matki swojego pracodawcy? Ja tylko robię, co do mnie należy, panno Poniedzielna. Pan Andrzej polecił mi zająć się panią i mam zamiar dopilnować, żeby nic niepożądanego synku, nie zdarzyło się w tym synku, wspaniałym, bajecznym i wielkim dniu. Oh, hello. Lecz nie dostaniesz ich byle gdzie. Tylko u niej możesz znaleźć mnie. Pękuj się zresztą. Lepiej niech pani pójdzie ze mną, panna Poniedzielna. To nie jest zbyt bezpieczne miejsce. Może wrócimy do... Dobra, dobra, panie Skrapek! Będziemy też o nich śnić wciąż głodni. O nie, pożałujesz tego. No jest. O tak, to będzie zabawa. To będzie zabawa. Pam param pam 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 param pam param pam param pam pam pam. To jest w ogóle śmieszne, że tam się nazywa tam Poniedzielnik i tak dalej, ponieważ Poniedzielnik to przecież jest poniedziałek po rosyjsku. Kek. Take this. Czemu powiedział kurna mać? Ups, sorry. Uwielbiam jak ta gra jest brutalna. Take this, bitches. W sumie nie wiem, co teraz mam zrobić oprócz zabicia ich wszystkich. Ale czuję się świetnie. Zabijanie ich to jest taka przyjemność. Bum, bum. Gdzie jest więcej przeciwników? Dawać mi. Mogę tu wjechać? O, nie mogę. Gnojowóz to jest tak, by the way. Dobrze wiedzieć. Take this, bitches! O, chyba tam muszę wjechać. O kurde! Co tu się dzieje? Tamten w ogóle na nogach wylądował. To jest jakieś wejście. Okej, kolego, słuchaj. Nie podoba mi się, jak się zachowujesz, okej? Dawaj, móżdżek. I teraz od dzisiaj jesteś Januszem. Dobra, Januszu, idziemy. Janusz, wstawaj! Wstawaj, nie śpi tyle, no. Come on, Janusz, cieszę się. Dobra, Janusz, słuchaj, mamy pewne zadanie. Musimy iść tędy, okej? Okay? Chodź za mną. Janusz. Janusz, chodź, chodź. Mamy bardzo ważne zadanie, musimy odzyskać tam tą poniedzielnikową, czekaj tam. Więc musisz iść ze mną. Pójdziesz ze mną, czy nie? Skradajmy się. Param, 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 param. Oh, oh, shit. Dobra, tutaj będzie bardzo trudno, więc musimy sobie poradzić, Janusz, rozumiesz? Ale ty idź pierwszy, okej? Okay? Idź pierwszy, idź pierwszy. Janusz, Janusz, no nie w ścianę. Dobra, idź, 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 idź. Dobrze. Dobra, teraz ja. Awaj! Dawaj go! O. Dawaj! Więcej Januszy! Dawaj Janusza tutaj. No hono tu. Morski. Dobrze, armia Januszy przejmie władzę nad całym światem. Hono tu. Jest ten dubbing w ogóle też jest świetny. Nie wiem, co się stało przed chwilą. Dawaj mózg, tak. Tak. Dawaj, to powiedziałem. Nie pozwoliłem ci się odzywać. Dobrze, moje Janusze, atakować go. Mogę jakoś, nie wiem, kazać go zaatakować? Chyba nie. Nie spodziewasz się tego? Dobrze, dobrze. Brać go. Brać go. Dobrze, dobrze. Świetne. Brać ci tchu? Ha. Upsi. Co my tu mamy? Na dzisiaj, aby użyć urządzenia. What? Co ja zrobiłem? Dobra, Janusze, coś zrobiłem.
Więc chodźcie za mną. W sumie sami sobie idziecie. Poczekajcie na mnie. Ej. Poczekaj. Janusz! Kurwa! Pozwoliłem ci iść tam. No, idź w sumie pierwszy. Tam coś się może teraz dziać. Tam ci zostali. God damn. O, właśnie, wchodzimy? Ty, Janusz, dawaj, ciśnij. A jest, nie tu, nie z tej strony. Hono, Janusz. Wsiadaj. Możesz tu wsiąść? Nie, no, chodź. Będzie zabawa. Wsiadł, dobra. Dobrze, cisnąć gnoj. Myślę, że jeszcze jeden taki posterunek jakby muszę odwiedzić. O, właśnie. Take this, bitches! Dobra, dawaj, Janusz, ciśniemy. Param. Jestem sztywny? To ty też sztywny, próbujesz mnie zabić, rasisto. Kurde, rasista i ksenofob, no. Jakie siaty, psie, dawaj tu. Dawaj mózg. Ty, tam jest jakieś ciało bez głowy? Czemu głowę roz... Okej, that's cool. Ej. Ty. Jest drugi Janusz. Dobra, idziemy, ej. Mamy zadanie. To zadanie jest naprawdę bardzo ważne. Nie wiem, na czym polega, ale musimy uzyskać panią Monday, czy tam ktoś tam. Rozumiesz, poniedzielnikową. Taki tam. Taki tam smaczek. O. Kolory powróciły. Uciekają z nią. O nie. Dobra, ale do tego wrócimy w następnym odcinku. Ja bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ta seria z tej gry wam się spodoba. Bo moim zdaniem jest ta gra perfekcyjna. Naprawdę nie ma drugiej takiej gry moim zdaniem jak ta. Jest nie dość, że naprawdę zabawne tam się rzeczy dzieją w tej grze, to jeszcze mechanika tej gry jest naprawdę spoko. Mimo swych lat jest naprawdę jeszcze bardzo fajna. Tak więc dziękuję za oglądanie. Jeżeli ci się spodobało, nie zapomnijcie zostawić łapki. No i w sumie to wszystko, nie będę tam błagał o inne rzeczy, ale możecie też subskrybować. A czemu nie? A dawaj tam. No i w sumie to tyle. Dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Pa, pa.